tym filmiku pokażę Ci jeszcze jeden przykład na zastosowanie równania stanu gazu doskonałego, ale najpierw chciałabym powiedzieć parę słów na temat uniwersalnej stałej gazowej. Otóż mam nadzieję, że pamiętasz z pierwszego filmiku, a jeśli nie, to obejrzyj jeszcze raz i sobie przypomnij, że staraliśmy się intuicyjnie uzasadnić następującą proporcjonalność ciśnienia razy objętość do liczby moli gazu pomnożonej przez temperaturę, a następnie, żeby zamiast tej proporcjonalności mieć równość, napisaliśmy tutaj stałą proporcjonalności oznaczaną przez R i nazywaną uniwersalną stałą gazową. Jak należy rozumieć sens tej uniwersalnej stałej gazowej? Oprócz tego, że jest to po prostu stała proporcjonalność w naszym równaniu. Otóż zauważmy, że po tej stronie mamy ciśnienie razy objętość, czyli paskale razy metry sześcienne, czyli newtony na metry kwadratowe razy metry sześcienne, czyli newtony razy metry, czyli joule. Natomiast tutaj mamy mole razy kelwiny. Czyli jeśli w naszych obliczeniach wykorzystamy stałą gazową wyrażoną w paskalach razy metry sześcienne podzielonych przez mole razy kelwiny, to będzie nam ona tłumaczyła paskale razy metry sześcienne, czyli właśnie joule na mole razy kelwiny. Natomiast jeśli użyjemy stałej gazowej wyrażonej w takich jednostkach, jakimi posługiwaliśmy się do tej pory w naszych przykładach, czyli w atmosferach razy litry podzielonych przez mol razy kelwin, to pamiętając, że atmosfera to jest 101 325 paskali, a litr to jest 1000 metra sześciennego, a więc atmosfera razy litr to jest dokładnie 101,325 paskali razy metry sześcienne, czyli 101,325 dżuli. W związku z tym taka stała gazowa nam spełnia dokładnie taką samą rolę i taką jednostkę, taką wielokrotność jednego joula nam zamienia na mole razy kelwiny. To jest to, co chciałam powiedzieć na temat całej gazowej, a teraz przejdźmy do przykładu. Otóż mamy 98 ml nieznanej substancji i zajmuje ona taką objętość w warunkach normalnych. Przypomnijmy, warunki normalne to jest ciśnienie równe 1 atmosferze i temperatura równa 0 stopni Celsjusza, czyli 273,15 kelwina. I teraz masa tej substancji wynosi 79 tysięcznych grama. I chcemy obliczyć masę molową tej substancji w gramach na mol. Oznaczmy sobie tę szukaną wielkość grecką literką mu. Nieznana masa molowa w gramach na mol. Żeby wyznaczyć tę wielkość, musimy najpierw obliczyć liczbę moli naszej substancji. Jak obliczymy liczbę moli? Otóż przypomnę z poprzedniego filmiku, że obliczyliśmy objętość, jaką zajmuje 1 mol gazu doskonałego w warunkach normalnych. Przypomnę, że było to 22,4 litra. Oczywiście nie trzeba tego pamiętać, można to sobie zawsze z równania stanu gazu doskonałego obliczyć, tak jak to robiliśmy we wcześniejszych filmikach, ale akurat jest to jedna z takich liczb, które warto pamiętać, żeby móc szybciej się uporać z niektórymi zadaniami. I teraz, ponieważ z równania stanu gazu doskonałego, jeśli sobie podzielimy to równanie przez V razy R razy T, będziemy mieć, że ciśnienie przez uniwersalną stałą gazową razy temperaturę to jest liczba moli przez objętość. W związku z tym, jeśli ustalimy sobie ciśnienie i temperaturę, to różne ilości gazu będą zajmowały różne objętości, ale taki stosunek liczby moli gazu do objętości będzie stały. Skorzystajmy to teraz w naszym zadaniu. Otóż wiemy, że 1 mol gazu doskonałego zajmuje 22,4 litra i z tego, co tutaj wyprowadziliśmy, wynika, że ten stosunek jest równy stosunkowi tej nieznanej liczby moli gazu do jego objętości, 98 ml, tak, czyli nasza nieznana liczba moli gazu to będzie 98 tysięcznych litra przez 22,4 litra, litry z litrami się skracają, razy 1 mol, więc wszystko nam bardzo dobrze wyjdzie w molach. Ile to wynosi? Zaraz policzymy. To jest 0,004375 mola, około 4000 mola. A teraz interesuje nas masa molowa. To będzie masa naszej substancji, czyli 79 tysięcznych grama podzielona przez liczbę moli tej substancji, czyli przez dokładnie tyle. Ile to się równa? Wychodzi oczywiście w gramach na mol, wszystko się zgadza. Policzmy, ile to będzie. Dzielimy
79 tysięczny przez to, co liczyliśmy tutaj. I wychodzi, że jest to 18,57 tysięcznych, 18,06 grama na mol. W dobrym przybliżeniu jest to 18 gramów na mol. To jest nasz wynik. I co to jest za substancja? Otóż może to być na przykład woda. Ponieważ wodór atomowy ma masę molową 1 grama, a tutaj mamy 2 atomy wodoru. Natomiast 1 mol tlenu ma masę 16 gramów. Tlen ma masę molową 16 gramów na mol. Stąd 2 plus 16 to jest 18.